Zatrzęsienie czerwonych róż w kwiaciarniach, walentynkowe promocje w sklepach, nastrojowa muzyka w radiu. Święto zakochanych czuć na każdym kroku. W Suwałkach obchody zaczęły się z samego rana. Już przed 8 rano pod szkołami kadra i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozdawali walentynkowe serduszka. Mówi Ewa Krzysicka, rzecznik prasowy uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach chciała wyjść do młodych ludzi właśnie z takimi balonikami. Po jednej stronie jest PWSZ w Suwałkach, po drugiej stronie kocham Suwałki. Chcielibyśmy uczcić to święto, przekazać właśnie młodym ludziom, głównie ze szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście, właśnie takie baloniki. Taki sympatyczny gest od suwalskiej uczelni. Walentynki najłatwiej zauważyć w kwiaciarniach, gdzie dziś dominuje czerwień, czerwone róże, serduszka i inne ozdoby. Kwiaty kupują zarówno młodzi, jak i dorośli. W ocenie ekspedientów większy ruch jest w Dniu Kobiet, ale walentynki też trzymają się nieźle. Najwięcej kupują w ten dzień, kiedy przypada święto walentynek. No najczęściej kupują różyczki młodzież dziewczynom, mężowie żonom też róże lub inne kwiaty, tulipany, kwiaty w doniczce, tak różnie. No myślę, że bardzo miłe. Zawsze ten kwiat to mile widziany, niekoniecznie z tej okazji. Mógłby być tak częściej kupowany żonie, dziewczynie. To zależy od wieku. Jeśli przychodzi młody, wiadomo, że to jest dla dziewczyny, dla narzeczonej. Jeśli ktoś już starszy, to jest dla żony, dla partnerki życiowej. Święto jak najbardziej potrzebne. Nie wszyscy obchodzą Dzień Zakochanych. Krytycy w walentynkach widzą komercję. Nie obchodzę, bo myślę, że w dzisiejszych czasach liczy się tylko taki chwyt marketingowy i w ogóle. Mimo takich opinii walentynki wprawiają wiele osób w nastrojowy, ciepły, romantyczny nastrój. I o to chodzi, bo wszystko, co zbliża ludzi, jest dobre, mówi dr Bogdan Wieczorek, psychiatra z miejscowego szpitala. Każde święto, w którym ludzie życzą sobie dobrze, w którym ludzie podkreślają to, że się kochają, jest świętem cennym. Fakt, że to nie jest nasze święto, ponieważ mamy inną tradycję, mamy dzień niezapominajki, ale ono jakoś w moim odczuciu się przyjęło. Może czasami jest trochę przesadzone, przesłodzone, ale dobrze, że ludzie sobie o sobie dobrze mówią i pamiętają o sobie.